Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota do uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Przyjęta przez Senat z trzema poprawkami nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego uchwalona przez Sejm na 23 posiedzeniu z przedłożenia rządu dostosowuje przepisy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego do ustawy o samorządzie województwa. Nowelizacja porządkuje ośrodki doradztwa rolniczego, podporządkowuje ośrodki doradztwa rolniczego zarządowi województwa. Przewiduje także zmiany m.in. w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego dotyczące terminów przekładania sprawozdań z rocznego programu działalności oraz informacji z działalności jednostki doradztwa rolniczego. Ponadto nowelizacja umożliwia otrzymywanie przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie działań. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała jedną poprawkę do nowelizacji, jej mniejszość odrzucenie ustawy i pierwszej poprawki. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaś wniosła wprowadzenie dwóch zmian. W rezultacie Senat odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy i przyjął ją wraz z trzema poprawkami. W dniu dzisiejszym Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprawki Senatu przyjęła. Głównych wad projektu to jednak nie rozwiązało, dlatego Klub Parlamentarny Ruch Palikota będzie głosował za odrzuceniem, przeciwko przyjęciu tych poprawek. Dziękuję.